Witamy w kolejnym odcinku Wyjętych spod prawa. Robert Dzięba. Piotr Rybczyński. A zaczynamy, czy też wracamy do spraw rad osiedli. Otóż taki pocałunek śmierci złożył radny Dariusz Zawadzki innym radnym osiedlowym, czy też przewodniczącym zarządów. Otóż napisał na swoim Facebooku, cytuję: Szanowni Państwo, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania z żalem opuszczam jako mieszkaniec urocze osiedle Zamoście i moją ukochaną Zygmuntowską. W związku z tym, zgodnie z opinią prawną, o którą wystąpiłem, w świetle ordynacji wyborczej do rad osiedli niniejszym wygasa mi mandat radnego Rady Osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla nr 3 Zamoście. I tutaj mamy pewien problem, ponieważ są inni radni, którzy piastują stanowisko przewodniczącego zarządu, ale z tych funkcji nie zrezygnowali, mimo iż zmienili miejsce zamieszkania. Pojawia się pytanie, czy niesłusznie pobierali diety z tego tytułu z Urzędu Miasta i narazili nas, podatników, na szkody majątkowe. Pójdę dalej. Czy nie powinni w tym momencie złożyć mandatu radnego? Ponieważ pamiętajmy, jest w prawie taka zasada. Ignorancja iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość prawa nie wyłącza w żaden sposób odpowiedzialności. Robert, no mamy kolejną aferę związaną z radami osiedli i to w tym momencie, kiedy dyskutujemy o tym, czy te rady osiedli powinny zostać, czy powinny zostać zlikwidowane. Dyskusja na temat rad osiedli jest na żenująco niskim poziomie, a to dlatego, że dyskutują ludzie, którzy ponieśli porażkę. Bogdan Błaszczyk mówi, no daliśmy im pieniądze, no nie przewidzieliśmy, że jak radom osiedla damy pieniądze, to one nie będą pracowały. No ja przewidziałem, panie Bogdanie. Ktoś powinien brać odpowiedzialność za to miasto, skoro wy nie potraficie brać odpowiedzialności za to miasto, to kto ma ją wziąć? Bo wy nie przewidzieliście. No to było do przewidzenia bardzo proste, to nic nie daje. To, że dacie komuś pieniądze, to nikt nie chce brać pieniędzy i jeszcze odpowiedzialności za ich wydawanie i wymyślanie, a jednocześnie nie dostaje żadnej kasy dla siebie. No, radni dostają dietki za nic nie robienie i jest sprawa załatwiona, bo nic nie robią. To my wiemy doskonale. Ani nie ma pracy na komisjach, a sesje są po prostu śmiechu warte, a za chwilę będą jeszcze bardziej śmieszne, bo nie idzie w ogóle żadnej dyskusji na tych sesjach, więc pytanie, za co bierze się pieniądze, to jest w ogóle pytanie za 10 punktów, bo ktoś czegoś nie przewidział. I Darek Zawadzki w tej chwili obnaża doszczętnie głupotę tych rad osiedli, a także brak kompetencji. Pytanie, gdzie kontroli? Pytanie, gdzie był Bogdan Błaszczyk, bo słuchałem jego wypowiedzi w telewizji kablowej Kołobrzeg. Ja muszę powiedzieć, że ja osobiście pana Bogdana bardzo cenię, dlatego że ja już kiedyś mówiłem, że jest bardzo merytorycznym radnym, ale trzeba brać odpowiedzialność za swoje decyzje. I dzisiaj te decyzje znowu są takie, że radni głosują na komisji prawa, żeby zachować radę osiedla. To gdzie jest tutaj odpowiedzialność? Gdzie po 5 latach nagle dyskusja w ciągu jednego tygodnia, Bogdan Błaszczyk mówi, no tak, możemy dyskutować, możemy reformować rady. A wbija mu nóż w plecy Darek Zawadzki, pokazując, że mamy kolejną falę, najprawdopodobniej, kolejną falę nieprawidłowości, patologii, takiej totalnej patologii, która była możliwa właśnie dzięki Radzie Miasta, a także dzięki pani prezydent. Dlatego, że my piszemy, mówimy o tym regularnie, że tam jest łamanie prawa, patologia i Piotrze, zobacz, co robi Anna Mieszkowska? Nic nie robi. Co robi Rada Miasta? Nic nie no, robi. Zrobiła konsultacje społeczne, gdzie okazało się 95% jest za radami osiedli. Tymczasem na twoim portalu przeczytałem, że w piątek wpłynęła już kolejna rezygnacja podpisana przez Przemysława Kiełkowskiego, też radnego Rady Miasta z Kołobrzeskich Razem i przewodniczącego zarządu osiedla nr 2 Śródmiejskie. Pewnie zobaczył u Zawadzkiego, ojejku, to chyba działałem niezgodnie z prawem, pobierałem pieniądze, to złożę rezygnację. Tylko pytanie, ile lat, miesięcy te pieniądze były wyłudzane z naszych pieniędzy, to znaczy, z podatków? Może nie wyłudzane, bo ja bym tutaj nie zarzucał radnym, że robili to celowo. Robert, nieznajomość prawa nie wyłącza odpowiedzialności. Zgadza się, natomiast próbuję wejść w tej chwili na stronę Urzędu Miasta i teraz pytanie jeszcze, bo ja rozmawiałem z rzecznikiem prasowym prezydenta, bo co, miasto już wie, że mają kolejną patologię, na którą przyzwalano. Przyzwalano dlatego, że nie puszczono żadnej kontroli, pomimo że wnioski o kontrolę już od dawna leżały. Dlaczego Rada Miasta nie puściła kontroli? Bo radni wiedzieli, radni miejscy wiedzieli, że są umoczeni w nieprawidłowości po sam czubek nosa. Więc dlatego nie chcieli skontrolować sami siebie. To jest patologia. I dzisiaj powinniśmy rozważyć, czy w ogóle Rada Miasta nie powinna podać się do dymisji. Nie powinniśmy mieć nowych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu działanie na swoją własną korzyść.
tak, przez brak takiej kontroli, to tylko radni miejscy osiągali w tym momencie największe beneficja i korzyści z tego tytułu, a także prezydent miasta dalej konsultując z kolegami swoje rzeczy, więc mieliśmy w ogóle układ patologiczny. I teraz... Nie, generalnie... No proszę, proszę, proszę. Tworzenie generalnie fikcji, która służy po prostu beneficjentom, a więc radom osiedli, przewodniczącym zarządów rad osiedli i radnym Rady Miasta i urzędnikom i stronnictwu pani prezydent Anny Mieszkowskiej. Niestety mamy do czynienia z systemem, który no, nie powinien mieć miejsca w demokratycznym porządku prawnym, gdzie kontrola jest podstawą tak naprawdę. No i teraz Piotrze, to właśnie kontrola. I ja zwróciłem się do Michała Kołczyńskiego. Ciekawe, czy dziś w poniedziałek będę miał listę osób, które nie zamieszkują swojego okręgu wyborczego. My musimy dbać o ochronę danych osobowych, ale na przykład takim przypadkiem jest radna Izabela Zielińska. No i radna Izabela Zielińska widnieje jako członek osiedla numer 5 Lęborskie. Wiesz, Piotrze, gdzie mieszka pani radna? Wiem. No właśnie. Kolejny przykład. I co teraz? Tak, tylko ona nie była przewodniczącą zarządu, tak? Ale dobrze, nie czepiamy się już tylko funkcji tych, które są lukratywne, tylko wszystkich. No bo pytanie teraz, ilu członków ma mieć ta rada osiedla? Dlaczego członkiem ma być również osoba, która nie zamieszkuje, skoro wygasł jej mandat? To jaka jest fasadowość tych rad osiedla? W takim razie należałoby zarządzić weryfikację miejsc zamieszkania, czy też chodzi tutaj o stałe przebywanie, bo teraz meldunek już nie ma takiego znaczenia administracyjnego, jakie miał wcześniej. Przebywanie, czyli mieszkanie tak naprawdę w danym miejscu, a nie sam adres zameldowania. Pytanie, czy radny Kamil Barwinek jest mieszkańcem osiedla Ogrody? On jest przewodniczącym zarządu. Sprawdziłem, jest. Jest. Myślę, że Przemysław Kiełkowski doskonale wiedział, że będziemy sprawdzali tę sprawę, bo ona jest oczywista i złożył rezygnację. Zresztą trzeba to uszanować. Dowiedział się, że narusza prawo, więc natychmiast wykonał to, co do niego należało. Ale to pokazuje nam jeden problem. To pokazuje nam największy problem tych rad osiedla i tego, w jaki sposób uwikłana jest w to Rada Miasta. Dlatego biorąc pod uwagę skalę patologii, totalną skalę patologii i tego, że Rada milcząco dalej się na to zgadza, moje zdanie jest takie, że powinniśmy mieć po prostu rezygnację organu i nowe wybory w Kołobrzegu do Rady Miasta uzupełniające, bo to jest po prostu czysta abstrakcja tego, że radni, wiedząc, że łamią prawo, siedzieli cicho i nikt nikogo nie chciał kontrolować. Tu winę przewodniczący Rady Miasta także musi wziąć na swoją klatę, bo był przez nas indagowany, rozmawialiśmy na ten temat i nie zarządził żadnej kontroli. Albo nawet nie wiedział, co de facto nie zmienia w prawnej sytuacji. Ale my wiedzieliśmy, ale Piotr, tak. Przestrzegaliśmy i mówiliśmy o tym. Zobacz, ile tygodni o tym mówimy. Ale zobacz jeszcze, co zrobił Dariusz Zawadzki. Miał wątpliwości, nie wiedział. W tym momencie wystąpił o opinię prawną, tak, która jednoznacznie mu pokazała, co powinien zrobić. To wydaje się, że to jest najprostsze i najbardziej klarowne i uczciwe rozwiązanie z możliwych. Radny nie musi być prawnikiem, nie musi znać się na wszystkim. Natomiast skoro nie wie, ma specjalnie powołane do tego organy, gdzie może tą opinię prawną zgodną z obowiązującym stanem prawnym uzyskać, tak? Po prostu słów brak. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że zaczepiają mnie na mieście mieszkańcy. Gratulują nam pokazywania tych patologii. W ogóle audycja Wyjęci spod prawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziękujemy Państwu. Jest nam przykro, że tak niewielu dziennikarzy tymi sprawami się zajmuje. Bo być może gdyby dziennikarze w Kołobrzegu robili swoją robotę, to do takich patologii nie musiałoby dochodzić. A w ten sposób radni no, muszą się tłumaczyć tylko przed dwoma pajacami, takimi jak my, przepraszam, że użyję tego słowa, no bo mamy w mieście po prostu przyzwolenie na tego rodzaju działalności. Proszę się zastanowić przez chwilę, skoro jest zmowa milczenia na takie popierdółki, bo tak to trzeba nazwać, to na co jeszcze jest zgoda, o czym my nie wiemy i czego się pewnie dowiemy po jakimś czasie, kiedy ruszą kontrole, kiedy przyjdą wybory i będzie po prostu uprzejmie, można coś wyciągnąć komuś na wierzch. No tak być nie powinno i nie w ten sposób powinien funkcjonować samorząd, gdzie wszyscy powinniśmy mieć do siebie zaufanie. No ale to tak tylko na marginesie, tak tej sprawy. Druga sprawa, ale pozostajemy w temacie rad osiedla, ponieważ ona jest pośrednio z tym związana. Otóż w ubiegłym tygodniu wybuchła sprawa Rogalika, czyli piekarni, która znajdowała się na osiedlu Ogrody i w miejscu zamkniętego jakiś czas temu sklepiku może powstać nowy
blok. Tam jest budowana teraz świetlica, ale to prawdopodobnie nie będzie jedyna budowa w tym miejscu. Otóż warunki zabudowy pozwalają na zaprojektowanie budynku wielorodzinnego o wysokości prawie 15 metrów z lokalami, z garażem, infrastrukturą, dojściem, dojazdem, ale inwestor też chce zmienić pewne parametry, mianowicie linię zabudowy przesunąć o 5 metrów w stronę budynków przy ulicy Czarneckiego. Mieszkańcy protestują. Zadzwoniłem do radnego, przewodniczącego Zarządu Osiedla Ogrody Kamila Barwinka z zapytaniem, prawda, co w tej sprawie, czy kontaktował się z mieszkańcami, jakie mają wizje, jaki mają pomysł na to, aby ten blok tam nie powstał. Radny mi powiedział, radny powiedział mi, że o tym wszystkim dowiedział się z portalu informacje.kołobrzeg.pl i tak naprawdę to nic specjalnie na ten temat więcej nie wiem. Ja nawet gdybym nie wiedział, to bym się do tego nie przyznał, tylko powiedziałbym, że oddzwonię za godzinę albo następnego dnia rano i do tego czasu miałbym wszelkie informacje i też wiedziałbym, co należy w tym zakresie zrobić. To jest kolejny przyczynek do tego, że tak naprawdę to nie funkcjonuje, no bo trudno, żeby Rada Osiedla, Zarząd Osiedla nie był tym zainteresowany, że betonuje im się kolejny skrawek zieleni, bo tam musi być oczywiście droga dojazdowa, garaże, ja sobie nie wyobrażam tam garaży, gdzieś tam parkingów podziemnych, tylko wybudują gdzieś parking kosztem kilkudziesięciu, kilkuset metrów kwadratowych terenu zielonego. W tej sprawie odbyło się z kolei zebranie w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Była na nim radna Zielińska i, ale o tym, co się działo, to powiemy właśnie, już. Właśnie, ale zaraz, była radna Zielińska i? Była radna Zielińska i ja. No dobrze, to po przerwie w takim razie dowiemy się, co nasz specjalny wysłannik ustalił na zebraniu. Koniec części pierwszej. I witamy Państwa w części drugiej. Zakończyliśmy pierwszą część kwestią zebrania w Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które to zebranie dotyczyło sprawy budowy nowego bloku na Ogrodach. Mieszkańcy protestują, ten blok ma być przy ulicy Czarneckiego. Była na nim Izabela Zielińska, radna niezależna oraz ja. I było tam bardzo ciekawie, bo co się okazało? Obnażyła to pani radna, nie było inwestora, ani jego pełnomocnika. Dokument przedstawiony przez Kołobrzeską Spółdzielnię Mieszkaniową pozbawiony był uwierzytelnionych pełnomocnictw. Brakowało niektórych załączników i tak naprawdę Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa musiała rozwiązać to zebranie, nie podejmując żadnej uchwały, tylko zapowiedziała zwołanie kolejnego zebrania. Co w tym jest najbardziej bulwersującego? Mianowicie to, że jedynym dokumentem, jakim dysponowali mieszkańcy, oczywiście tych nieruchomości, które w bezpośrednim sąsiedztwie tego bloku się znajdują, to wrzucili im do skrzynki pismo napisane językiem prawniczym, niezrozumiałym o tym, co inwestor chce tam zrobić i zaproszono ich na zebranie. Rada Osiedla w tej sprawie nie zrobiła tak naprawdę dotychczas nic. Kolejny przykład aberracji takiej intelektualnej, umysłowej rad osiedli, które znowu się nie sprawdzają. Czyli możemy powiedzieć, że mamy system po Kołobrzesku, bo tak jest regularnie. Zobacz, tak samo dotyczy to wszystko, jeżeli idzie o tenisówkę, w ten sam sposób, czy pełnym niechlujstwie prawnym, bo koledzy, bo nie ukrywajmy, koledzy radnych mieli interesy. Tutaj przypuszczam jest tak samo, też ktoś ma interes oczywiście związany z wielomilionową inwestycją i to po prostu wszystkim się opłaca. Taki najlepszy przykład patologii dotyczy ulicy Rybackiej, gdzie budowano budynki, a pozwalano gdzie indziej, czy Bałtyckiej, pozwalano gdzie indziej to regularnie odstępować od budowy miejsc parkingowych. A ciak! Tam przychodzi ktoś, prosi, a proszę, a teraz nie ma tam gdzie parkować. No i dzięki komu? A dzięki samorządowcom, którzy powinni robić cokolwiek innego. A my na to wszystko pozwalamy, proszę Państwa. Wybieramy tych ludzi, wybieramy ludzi, którzy w ogóle tam nigdy nie powinni się znaleźć. A oni dzisiaj są bezradni, oni dzisiaj nic nie mogą, nie mają na nic wpływu, ale posadki w spółkach i całą resztę zajmują. I wszyscy wiemy, że jest ciągle tak samo, ale ktoś na to pozwala. Tak więc pozwalają na to Kołobrzeżanie i sami jesteśmy za to, proszę Państwa, odpowiedzialni, bo na koniec po prostu sami powinniśmy siebie rozliczyć. Głosowałeś na tego radnego? No to masz. No i tak to, proszę Państwa, wygląda, więc bez pewnych rzeczy pewne sprawy dziać się nie mogą. Tak więc jeżeli dzisiaj znowu 500 Kołobrzeżan z hakiem stwierdzi, że rady osiedla powinny być, no to pytanie po co, skoro mieszkańcy znowuż w żaden sposób nie są reprezentowani. A wiesz, kiedy będą protesty, Piotrze, tam w tym miejscu?
Kiedy rozpocznie, się budowa. Tak. Dokładnie. I wtedy ruszy Facebook, wtedy ruszy... Ale wtedy będzie już za późno na wszystko. Tak. Wtedy tak już tak. będzie, w momencie wbicia tam łopaty, będzie już po zabawie. Kiedy dochodziło do protestów na ulicy Zygmuntowskiej, to taka najsłynniejsza sprawa. Mhm. Kiedy inwestor kupił działkę i rozpoczął przekształcenie i wygrał sprawy w sądzie. Wtedy dopiero zaczęło dochodzić do protestów i wtedy miasto musiało się włączyć. I zobacz, ile pieniędzy musieli stracić podatnicy, tylko dlatego, że nikt wcześniej się tym nie interesował. Ja ubolewam nad tym, że my musimy tyle czasu poświęcać radom osiedli, ponieważ jest to wiele więcej ciekawszych tematów, ale niestety musimy, tak? Skoro musimy zadać kłam tym obiegowym opiniom, które są kolportowane przez magistrat, jakoby rady osiedli świetnie sobie radziły i były niezbędne i tak dalej, i tak dalej. Zostawiamy ten temat w tej audycji już. Podstrzelę. Otóż w środę, pojutrze, ma być prezentacja planów Podstrzela, czyli tego, co tam mogłoby się generalnie znaleźć. Ma to przedstawić starosta Tomasz Tamborski. Przypomnijmy, Podstrzele nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to jest tak naprawdę problem, od lat się o tym mówi i nic z tego nie wynika. Ostatnio jakby dyskusja trochę przycichła, uspokoiła się, natomiast problem nie jest rozwiązany. No właśnie, zobacz, tyle mówiło się, wręcz pani prezydent po prostu biegła ze sztandarem albo z flagą, biegła, przenosi ten, łączymy, rozmawiamy z wójtem Popiołkiem, łączymy Kołobrzeg z miną Kołobrzeg, bo interesował się tym Woźniak. No jak Woźniak nie jest już przewodniczącym Rady Miasta, nie stanowi żadnej konkurencji, no to temat zdechł. Nie ma w ogóle tematu, jakby nam to nie było potrzebne w ogóle, zero rozmów. Teraz rok temu Podczele, wielka dyskusja, hejt, który wydał się na radnych przez biznesmena, który robi tam świetne interesy. I proszę bardzo, co się nagle dzieje? Zdechła sprawa planu zagospodarowania na Podczele, o której była mowa na sesji Rady Miasta. No to pytanie, skoro to taka ważna sprawa, to rozmawiajmy o planie zagospodarowania, rozmawiajmy, nie wiem, czy może o nowym studium, jeżeli to jest potrzebne i róbmy to czym prędzej, żeby miasto miało z tego korzyści, żeby nie leżało to odłogiem i żeby nie było tak, że sami dzisiaj, jeżeli mamy, zobacz, wszystkie nieruchomości są kupowane, może to jest dobry czas na to, żeby to sprzedać i żeby ktoś miał z tego zysk, a miasto miało pieniądze na inwestycje, bo z tego, co wiemy, budżet dobrze się nie ma, a ludzie kupują wszystko, więc być może ta dyskusja nam jest potrzebna, tylko też trzeba zauważyć, że tę dyskusję rozpoczyna starosta, a nie miasto. Z tym, czy to sprzedać, czy nie sprzedać, można się zgodzić lub nie, ale trzeba rozmawiać, trzeba szukać kompromisu, trzeba szukać rozwiązania sytuacji. A teraz wydaje się, że jakby w niczyim interesie to tak naprawdę nie leżało, a Podczele leży odłogiem. Z wójtem Popiołkiem odnośnie połączenia też ostatnio rozmawiałem i też mówi, że miasto w żaden sposób nie wykazuje tej takiej woli kontaktu i rozmawiania. Skończyło się na tym, że miasto odpisało, tak, jesteśmy zainteresowani, ale niestety to jest za mało, jeżeli chodzi o... trzeba o tych tematach rozmawiać. Znaczy, oddając pewnie też sprawiedliwość, miasto też przygotowuje jakieś dokumenty, ale mówiąc szczerze, to nie wiem za bardzo jakie, bo coś tam przygotowuje, gdzieś tam słyszałem, obiegły mnie strzępy informacji. Ale Robert, ale to chodzi o to, że nie może być tak, że zamyka się na przykład nie tyle dziennikarzom usta, ile załatwia sprawę to, że do końca roku mamy, zleciliśmy firmie prawnej, prawno-konsultingowej opracowanie kierunków możliwości rozwoju. To nie znaczy, że my mamy temat załatwiony do końca roku, już na ten temat nie rozmawiamy. To jest zewnętrzna firma. Ja jestem przeciwnikiem zatrudniania do wszystkiego zewnętrznych firm, które z perspektywy Warszawy gdzieś będą widziały, co tutaj mogłoby się znaleźć. No cóż, Piotrze, ja to przerabiam regularnie. Mogę powiedzieć, byłem ostatnio w Regionalnym Centrum Kultury. To taki przykład z brzegów. Byłem w Regionalnym Centrum Kultury, gdzie pracownicy mają klimatyzatory, nie wiem, czy to jest klimatyzator, czy to jest wentylator, bo to jakieś tam bardziej złożone urządzenia. No i rozmawiam z nimi na temat tego, jakim się tam pracuje, bo w RCK-u jest gorąco. A jest gorąco, bo ktoś zaprojektował wspaniały budynek, który dostał całe mnóstwo architektonicznych nagród. Odsikali się tu najważniejsi architekci. Ale jest jeden problem. Nie da się w nim pracować. Naprawdę warunki pracy są ciężkie i żeby po prostu spełniać, że tak powiem, wszystkie normy, zbudowaliśmy sobie wspaniały budynek,
które no niestety utylitarnie, takie jest moje zdanie, do tego się kompletnie nie nadaje. I to jest taki przykład właśnie, tak? Chcieliśmy coś wspaniałego, jest, tylko nikt nie pomyślał, co potem z tym dalej będzie i ile będzie kosztowało na przykład utrzymanie systemu klimatyzacji w tym obiekcie, tak? Aby spełniał on normy kodeksu pracy i w ogóle wszelkie moralne normy tego, że pracownikom się normalnie tam pracowało, a nie jak na budowie autostrady. No więc ale pytanie, właśnie pytanie też co do tego, tak, że znowuż ktoś przyjdzie, coś wymyśli, coś zaprojektuje, a my potem będziemy się z tym bujali. Zobacz, Robert, co na przykład spaja taką spina klamrą, te tematy pozornie odległe, a więc plan zagospodarowania Podczela, brak jakiejś normalnej termowentylacji w Regionalnym Centrum Kultury, połączenie miasta i gminy. Otóż spaja je tak naprawdę jedna okoliczność. Lodowisko zapomniałeś. Tak, mianowicie brak myślenia o mieście nie w perspektywie tylko kolejnej kadencji czy wyborów, czy jeszcze w tej kadencji, a brak myślenia o mieście w perspektywie nastu albo dziesięciu albo kilkudziesięciu lat. Tu jest tak naprawdę bardzo duży problem. Tak, to jest problem wszystkich prezydentów. To naprawdę to nie budzi wątpliwości i wszystkich rad miasta, które tylko udają, znaczy one krzyczą głośno, my już to przerabialiśmy, że one tutaj są od tego, żeby takimi rzeczami się zajmować, a tak naprawdę wiemy, że niewiele z tego wynika i ta dyskusja jest martwa, bo dyskusja jest zbędna, bo przecież radni wiedzą lepiej. Piotrze, a jeszcze, bo nasz czas dobiega końca, niewiele nam już zostało, chcieliśmy powiedzieć, ale to może ja tylko powiem, bo mieliśmy ostatnio spotkanie z przekazaniem wozu strażackiego, ale myślę, że wóz strażacki w miejscowości Bartkowo omówimy sobie w następnej audycji, bo czasu nam zabraknie. A dlaczego? Bo chcemy też powiedzieć coś fajnego i coś miłego, bo naszym specjalnym wysłannikiem na rok festiwalu był Piotr Krypczyński, ten, który jest razem z Państwem dzisiaj, tak, to ten Piotr. Ja byłem w Siemczynie, a Piotr właśnie był na rok festiwalu i powiedział mi, że była świetna impreza. Tak się przypadkowo złożyło, że akurat byłem. Przypadkowo się składa, że na każdym rok festiwalu jestem, bo uważam to za bardzo zacną imprezę i do tego typu imprez RCEK jest tak naprawdę powołany do wydobywania na światło dzienne perełek rockowych, muzyków, zespołów i to znowu się udało. Wystąpiło w 9. Regionalnym Przeglądzie Zespołów Rockowych, wystąpiło 5 zespołów, Rhodes, 1111, Who is Who, Babcia Dynamit, Dynamit, Rocking Birds, wygrał zespół Who is Who, pochodzący z Przedmieść Kołobrzegu, czy to sercami mówili z Przedmieść Mielna, czyli z Koszalina. Bardzo fajna, progresywna muzyka, oparta po części na klawiszach, łączenie gatunków, zabawa muzyką, natomiast wyróżnienie uzyskał zespół Rhodes. Co ciekawe, bardzo młody zespół, a przynajmniej w historii przeglądu rockowego najmłodszy. Perkusista miał lat 10, najstarszy muzyk miał lat 15. Jak rozmawiałem z perkusistą, to zaczął grać w wieku lat 4. Wielki szacun i czekamy na kolejny już jubileuszowy 10. rok festiwal. A, czyli mówisz, było tak dobrze. Żałuję, że nie byłem, ale byłem w tym czasie w Siemczynie. Myślałem, że wrócimy trochę szybciej, ale nam się nie udało. Skądinąd Siemczyno, nieco ponad 100 kilometrów od Kołobrzegu. Tam jest fantastyczny pałac, zresztą robiony także przez osoby, prowadzone przez osoby związane z Kołobrzegiem, rodzina Andziaków, będziemy o tym rozmawiali. Być może uda nam się. Rok temu tam byłem, strzelałem z armaty, z tego co pamiętam. Tak, więc zapraszamy, żeście Państwo tu mieli na uwadze, ale być może w audycję Studio Reduta zrobimy na ten temat rozmowę, bo warto. No i zapomniałem, na koniec Sztywny Palazji wystąpił również. Kończymy audycję, czy nie? Tak, czas nas dobiegł końca. Czas niestety dobiegł końca. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień. Robert Dzięba. Piotr Rybczyński.